Protestujący pracownicy odprawieni z kwitkiem. Nie mamy żadnej możliwości zajmowania się tą sprawą. Zielona Góra Razem. Mamy zgłoszone w każdym okręgu maksymalną ilość kandydatów, czyli 50 osób. O spełnianiu marzeń i dążeniu do celu. Chcieliśmy to ubrać w kostium, pewną historię taką, która będzie właśnie niedopowiedziana. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Protestujący pracownicy szpitala odprawieni z kwitkiem. Tydzień temu personel szpitala zapowiadał wizytę w Urzędzie Marszałkowskim. Związkowcy pojawili się w sali kolumnowej i ponownie chcieli dyskutować o odwołaniu dyrektora szpitala. Radni PiS złożyli wniosek, aby sprawa Taborskiego została włączona do porządku obrad. Wniosek poddano pod głosowanie. Koalicja rządząca PO-PSL go odrzuciła. Personel szpitala zagroził, że zablokuje obrady radnych. Dziś już nikt nie był zdziwiony obecnością pracowników szpitala w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Tydzień temu zapowiedzieli, że wrócą rozmawiać z radnymi. Dziś na rozmowy z personelem szpitala o przyszłości dyrektora Taborskiego i lecznicy gotowi byli tylko radni Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Lepszego Lubuskiego. Prawo i Sprawiedliwość domagało się wprowadzenia do porządku obrad punktu poświęconego dyskusji. Braliśmy pod uwagę, że między 2 a 9 będzie okazja do tego, żeby po prostu wynegocjować jednak i doprowadzić do jakiegoś kompromisu. Koalicja rządząca PO i PSL była innego zdania. Sejmikowa większość Platformy i Ludowców odrzuciła wniosek kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i odprawiła protestujących z kwitkiem. Nie mamy żadnej możliwości zajmowania się tą sprawą, kiedy legalność podjęcia uchwały zarządu bada wojewody. Związkowcy jednak zostali w urzędzie, grozili, że zablokują obrady radnych. Nie wyjdziemy stąd dzisiaj. Wywalczyli spotkanie z prezydium sejmiku oraz szefami klubów. Na tym spotkaniu ustalono, że związkowcy i odwołany dyrektor mogą zabrać głos w czasie obrad. My nie rezygnujemy z dobrego człowieka, tak? Z dobrego dyrektora. Dla nas to jest najważniejsze. Uważamy, że został skrzywdzony. Waldemar Taborski przedstawił nowe dowody w swojej sprawie. W specjalnym komunikacie Taborski podkreślił, że jeżeli nawet w latach 2007-2008 byłby członkiem Rady Nadzorczej, to z mocy prawa jego mandat wygasł w 2008 roku. To jednoznacznie reguluje kodeks spółek handlowych. Niesłusznie zrobiono ze mnie przestępcę. Wyraźnie reguluje to kodeks spółek handlowych, który mówi, że kadencja Rady Nadzorczej wygasa po jednym roku. W związku z tym nie złożyłem fałszywego oświadczenia, nie prowadziłem działalności konkurencyjnej i niestety jest to fatalny błąd obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego. Fakty natomiast są takie, że figurował w KRS-ie w oparciu o uchwałę przedłożoną przez spółkę z podpisami jako członek Rady Nadzorczej, co jest zabronione przez ustawę antykorupcyjną. Marszałek Elżbieta Polak zaznacza, że w sprawie Taborskiego Urząd Marszałkowski nie może podjąć już żadnych decyzji. O przyszłości Taborskiego powinien zdecydować sąd. Urzędnicy nie mają sobie nic do zarzucenia. Nic więcej w tej sprawie nie możemy zrobić. Pan dyrektor może przedstawić swoje dowody w sprawie do Urzędu Kontroli Skarbowej, może również dochodzić swoich praw przed sądem. Waldemar Taborski został zwolniony ze względu na działalność w konkurencyjnym podmiocie. Sam Taborski informuje, że spółka nigdy nie funkcjonowała, a zarząd województwa przed zwolnieniem nawet nie chciał od niego żadnych wyjaśnień. Na środę wyznaczono kolejne spotkanie pracowników szpitala z zarządem województwa. Nowy Jork ma Central Park, Paryż ma Lasek Buloński, a my chcemy Lasu Piastowskiego. Takie hasła słychać było w niedzielę na Wzgórzach Piastowskich. Przeciwnicy budowy południowej obwodnicy miasta zorganizowali marsz protestacyjny. Na parkingu przy amfiteatrze zebrało się nieco ponad 250 uczestników akcji. Szkoda tylko, że ta grupa w komplecie nie ruszyła w las. Las Piastowski kłania się w pas swoim obrońcom. Ten las między amfiteatrem a drogą 279 jest ostatnim takim pięknym krajobrazowo niezabudowanym miejscem w Zielonej Górze. Mamy dookoła Zielonej Góry lasy, ale tutaj krajobraz jest wyjątkowy i naszym zdaniem należy go chronić.
ze względu właśnie na jego wyjątkowość i na to, że Zielonogórzanie upodobali sobie ten teren jako teren rekreacyjny. Miasto jest zakorkowane, ale można gdzie indziej tą drogę poprowadzić, nie akurat tymi wzgórzami, po których biegamy i spacerujemy, tak? Dla kogo chce się wybudować południową obwodnicę Zielonej Góry? Komu ta droga ułatwi dojazd, skąd i dokąd? Czy istnieją jakiekolwiek dane, wyniki badań czy prognozy ruchu, które wskazywałyby, że nowa obwodnica jest Zielonej Górze potrzebna? Dla ludzi takich nawet jak my, jak biegacze, jak spacerowicze, ci co chodzą z dziećmi, z psami, no niech mają właśnie tą enklawę tutaj dla siebie. Zielona Góra Razem. Janusz Kubicki przedstawia swój komitet wyborczy. Wśród 50 osób startujących w 5 okręgach wyborczych twarze lubiane i znane niekoniecznie ze świata polityki. Na liście m.in. rowerzysta Robert Górski, tancerz Filip Czeszyk czy wróżka Dorota Haładyn-Biel. Kandydatów na radnych pytamy, co chcieliby wnieść do życia Zielonej Góry. Serdecznie witam Państwa. Chciałbym Państwa poinformować, iż dzisiaj zarejestrowaliśmy swoje listy do Rady Miasta. Mamy zgłoszone w każdym okręgu maksymalną ilość kandydatów, czyli 50 osób. Zebraliśmy wymaganą ilość podpisów. To tylko część składu Komitetu Wyborczego Zielona Góra Razem. O mandat radnego w marcowych wyborach u boku Janusza Kubickiego powalczy 50 osób. Wśród nich były prezydent, obecny przedsiębiorca Henryk Masternak. Pan prezydent Kubicki zaprosił mnie do swojego komitetu. W szeregu kandydatów Tomasz Sroczyński, niegdyś sołtys Raculi, dziś zielonogórzanin. Szukanie tych nowych miejsc pracy, tych inwestorów, którzy tutaj przyjdą do strefy, to takie działanie wspólne. Dalej to budowa kanalizacji w tych miejscowościach, które nie są skanalizowane, czyli Ochla, Zatonie. Dokończenie kanalizacji tych miejscowości, gdzie jest rozpoczęta kanalizacja, czyli Łężyca, Dżonków. Ale wśród kandydatów gro takich bez politycznej przeszłości, jak tancerz Filip Czeszyk, który od lat zajmuje się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży. Przydałby się w naszym mieście pionierski system takiej edukacji, nie tylko działanie od projektu do projektu, ale coś, co można by było zbudować w system i coś, co nasze miasto wyróżniałoby na mapie Polski od innych. To nie koniec kandydatów na radnych z duszą sportowca. Na liście również Robert Górski, miłośnik rowerów, organizator mas krytycznych i ojciec chrzestny stowarzyszenia Rowerem do Przodu. Zajmę się tematem rowerów jak do tej pory, również bezpieczeństwem pieszych i wygodą kierowców. Myślę, że w moim okręgu priorytetem jest przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z Wyszyńskiego. Tam powinno pojawić się rondo. Na listach Komitetu Wyborców Janusza Kubickiego 42% kobiet i świeża krew. 7 spośród 50 kandydatów na radnych jest poniżej 30. Nasi kandydaci reprezentują sprawy wielu środowisk. Z dumą podkreślają działacze SLD i przedstawiają już oficjalnie kandydatów, którzy z numerem 1 pojawią się na listach poszczególnych okręgów wyborczych. SLD twierdzi, że wyborcy będą mieli w kim wybierać. Nazwiska nie są dużym zaskoczeniem. Chociaż debiut Cezarego Wysockiego w okręgu numer 3, który obejmuje dzielnicę Nowe Miasto, to mała niespodzianka. Cezary Wysocki, społecznik młodego pokolenia, autor filmu o pionierach Zielonej Góry, to jedyne nazwisko, które wywołało poruszenie na sali w czasie prezentacji kandydatów SLD w marcowych wyborach. W poszczególnych sołectwach mamy osoby, które będą liderami w swoich sołectwach. Wysocki będzie walczył o głosy w okręgu numer 3. To teren dawnej gminy. Dla młodego kandydata to duże wyzwanie, ponieważ inne komitety w tym okręgu raczej stawiają na ludzi związanych z gminą. Mam zamiar dotrzeć do wszystkich 17 sołectw i do wszystkich mieszkańców Jędrzychowa. Chcę pokazać mieszkańcom swój program. Chcę po prostu przedstawić się i pokazać to, co udało mi się zrobić w ramach społecznych prac do tej pory. Z wyjątkiem Wysockiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej w pozostałych okręgach stawia na sprawdzone nazwiska. Kandydatów cechuje przede wszystkim doświadczenie w samorządzie. Taki oficjalny start rozpoczynamy tutaj. Edward Markiewicz w ratuszu działa już od 16 lat. Startuje w okręgu 4. Do tej pory byłem przez 16 lat radnym, bez żadnych przerw. I to mówi samo za siebie. No, doświadczenie... A o tym, czy skuteczne i czy ludzie to doceniają, no to wykażą najbliższe wybory. Okręg numer 1 to Tomasz Nesterowicz, radny, wieloletni dyrektor Festiwalu Piosenki Rosyjskiej oraz organizator winobrania. Dla Nesterowicza start w tym okręgu to nowość i duże wyzwanie. Z góry przepraszam mieszkańców, jeżeli ktoś w godzinach między 15 a 20 będzie pukał, proszę otworzyć, bo możliwe, że to ja będę chciał się przedstawić.
bo w ten sposób chcę nawiązywać kontakt, dlatego że ulotki oczywiście każdy będzie produkował, ale ja jestem zdania, że lepiej się spotkać, przestawić, porozmawiać. Wyścig o fotel prezydenta SLD stawia na Jolantę Daniela, kto również jedynka w okręgu numer 2. Dla mnie miejsca pracy i mieszkania to nie tylko temat, to szansa dla młodych ludzi na to, że zostaną właśnie tu. Okręg numer 5 to Radosław Brodzik, radny minionej kadencji społecznik, znany m.in. z akcji ożywiania Starówki. My jako Sojusz Lewicy Demokratycznej na tych listach mamy szerokie spektrum. Mamy przedstawicieli środowisk przedsiębiorców, mamy przedstawicieli ZNP, mamy przedstawicieli OPZZ-ów, mamy ludzi reprezentujących ruchy, czy osoby reprezentujące ruchy różne społeczne. W tym tygodniu SLD rejestruje kompletne listy kandydatów. W 50-tce pojawią się m.in. Bożena Mania, prezes ZNP w Lubuskiem i weteran Rady Miasta Zbigniew Bartkowiak. Zmiany w Śródmieściu oraz zwiększenie kwoty dochodów do budżetu miasta. Nad tymi uchwałami pochylił się dziś pełniący funkcję Rady Miasta Adam Urbaniak. Dochody Zielonej Góry zwiększono o 20 milionów złotych. Znaczna część tej kwoty to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Do tej pory te pieniądze trafiały do Związku Międzygminnego. Otwieram 8. sesję pełniącego funkcję Rady Miasta Zielona Góra. Bardzo serdecznie witam. Wcześniej były to dochody zaplanowane dla Związku Międzygminnego, a jest on likwidowany, występujemy, w związku z tym trzeba jakby tylko księgowo przepisać te kwoty do budżetu miasta. To nie znaczy, że to jest uchwała nieważna, ponieważ to, co jest najważniejsze w niej, to przyjęcie pomocy finansowej dla samorządu województwa, 2 miliony na promocję, czyli tak jak zwykle w związku z lotami, także pomoc dla szpitala wojewódzkiego i dopisanie kwoty już zaplanowanej wcześniej na tworzenie wydziału medycznego. O spełnianiu marzeń i dążeniu do celu, tak w najnowszym teledysku Sky Piastowskiej interpretuje przesłanie tekstu polskiego rapera Tomasza Lewandowskiego, czyli VMN. Dziś scena lubuskiego teatru zapełniła się sztucznym dymem i aktorami amatorami. Główny bohater, odtwórca roli Drwala, specjalnie do tego przedsięwzięcia brał korepetycję u mistrza Polski w rąbaniu drewna, który pochodzi z Zielonej Góry. Proszę. How you doing? Catch baby! Moment! Sky Piastowski, tak to robimy. Dzisiaj na scenie Teatru Lubuskiego gościmy ekipę Sky Piastowski, który realizuje teledysk. Proszę o ciszę! Słuchajcie, tutaj chodzi o to, że to są zawody. Postawiliście siano i zostawiacie to siano, trzymacie. Tu są nasi tak zwani cinkciarze, którzy po prostu te siano będą potem od was zgarniali na detalu, to potem zgramy. Jest to pierwsza w historii polskiego rapu płyta konceptualna, która opowiada jedną historię bohatera, rapera, który usiłuje zrealizować własne plany i marzenia, chce nagrać płytę. Dawaj! Postawiłem pieniądze. Dawaj! Wybierzcie sobie jednego, dwa. Tak, robię tego, ja ci poprawiłem, bo źle. Podzielcie się, uważaj. Jedni stawiają na mnie, inni na darmę. Gościnnie usłyszymy VNM-a, który odpowiada za warstwę tekstową. My zajęliśmy się warstwą muzyczną i jest to esencja, myślę, że esencja, połączenie nowoczesnego brzmienia z klasycznym, ciepłym brzmieniem rapowym. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze dym? Jeszcze nie. A co to się stało? Już w trakcie postawienia. Oskar, uważnie przywalić od razu? Tak? Od razu lecieć? Tak, tak, tak. Uwaga. Zbyt tak samo, na pierwszym planie. Moment. Nie chcieliśmy pokazywać tak jeden do jeden to, co VNM rapuje, tylko chcieliśmy to ubrać w kostium, pewną historię taką, która będzie właśnie niedopowiedziana, którą widz będzie mógł sobie odpowiedzieć na kilka pytań samoistnie, że wszystko nie jest tak łopatą dosłownie pokazane. I uwaga! Kamera poszła, proszę akcję. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo trudna dyscyplina i pełen podziwu jestem dla tych, którzy to uprawiają, i szczególnie dla naszego 7-krotnego mistrza Polski, właśnie pana Arkadiusza, który pracuje w Straży Pożarnej. Świetny facet. Stop! Paweł, dajmy tego dymu, proszę, więcej.
I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę widzimy się w sporcie, później powiększenie. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Chybińskiego. Jego gościem będzie Czesław Markiewicz, kandydat do Rady Miasta z ramienia SLD. Zostańcie Państwo z nami.